Jak Ula Kaczyńska miała 8 lat i oglądała telewizję, wtedy były dwa programy plus program telewizji regionalnej i na jednym z tych programów, najprawdopodobniej w telewizyjnej dwójce, zobaczyłam teledysk do utworu China Girl. No i jak zobaczyłam, tak stanęłam zahipnotyzowana. Niestety w tamtych czasach miłość do artysty nie była prosta, bo mała Ula Kaczyńska nie mogła, powiedz, do internetu odpalić pana Google'a i sprawdzić sobie, kim jest artysta wykonujący utwór China Girl. Szkoda, bo sporo bym się o tym utworze dowiedziała wówczas. Została muzyka, został obrazek, który gdzieś tam zaczął funkcjonować w świadomości małej Uli Kaczyńskiej, odbiorcy muzyki. Potem zaczęłam to swoje wyobrażenie artysty, który wykonywał ten utwór, lepić z kolejnych kawałków informacji, które gdzieś tam się pojawiały w moim życiu. Ale dlaczego nie była to miłość łatwa? Nie tylko z racji tego, że nie było internetu i nie mogłam od razu otrzymać wszelkiej informacji dotyczącej tej postaci i nie mogłam otrzymać muzyki. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w latach 80. Dzieciaki w szkole miały takie zeszyty idoli. To polegało na tym, że z kolorowych gazet, których naprawdę było wtedy niewiele, wycinało się plakaty, strzępki informacji o swoich ulubionych artystach i tak naprawdę moje koleżanki miały takie grube zeszyty poświęcone na przykład zespołowi Modern Talking albo zespołowi Wham. Ja sobie zrobiłam taki zeszyt z Davidem Bowiem i pamiętam, że no ciężko się zbierało te materiały, ale były te materiały i zdjęcia i z Panoramy chyba, i z Kobiety i Życia. No i w każdym razie przyszłam do szkoły taka zadowolona, że już ten zeszyt jest i że on tak pięknie wyklejony i były kwiatuszki i ptaszki i w ogóle. I wtedy jedna z moich koleżanek zerknęła do tego zeszytu i mówi: ej, ty się kochasz w facecie, który jedno oko ma zielone, a drugie niebieskie? Słabo, zobacz, jaki George Michael jest piękny. No, koleżanka złamała mi serce, ale nie na tyle, żebym wyparła się mojej miłości do Davida Bowiego. No później już automatycznie pojawiało się coraz więcej informacji, coraz więcej muzyki. Później już nie ten niezwykle hipnotyzujący wzrok artysty, ale przede wszystkim niezwykle hipnotyzujące dźwięki utkwiły w mojej głowie i zostały ze mną do dzisiaj. David Bowie jako jeden z nielicznych artystów, jeśli nawet nie jedyny, w każdym swoim scenicznym alter ego był absolutnie i do końca sobą. To jest niezwykle rzadkie, żeby artysta taką autentycznością przemawiał do publiczności, bo mam wrażenie, że pomimo współpracy z wybitnymi projektantami mody, pomimo współpracy z różnymi doradcami, no bo umówmy się, David Bowie miał mózg wielki i potrafił stworzyć siebie, ale pomagali mu w tym ludzie i on nigdy nie wstydził się przyznawać do współpracy z takimi, a nie innymi twórcami. W każdym razie wydaje mi się, że w jakimkolwiek momencie swojej transformacji by nie był, był absolutnie sobą i czy występował z pomalowaną twarzą, czy z rudymi, postawionymi na sztorc włosami, czy w białych garniturach w latach 80. jako dandys, czy już później jako na przykład człowiek, który żegna się ze swoimi fanami w ostatnim teledysku i na ostatniej płycie, to był absolutnie od początku do końca on, prawdziwy twórca, artysta, no jedyny taki w swoim rodzaju. Jeżeli ktokolwiek ma problemy ze zdefiniowaniem pojęcia człowiek renesansu, to otwiera słownik współczesnej muzyki na literce B, trafia na słowo Bowie i to jest właśnie człowiek renesansu. On oprócz tego, że rzeczywiście wyspecjalizował się w tworzeniu niezwykłej muzyki, która zawsze wyprzedzała swój czas, bo to on ustalał kanony i to do niego równali, a nie on równał do innych, bądź też na innych się wzorował, no to stał się niezwykłą inspiracją dla projektantów mody i te jakby to, co on wymyślał w tamtych czasach, w latach 70., w latach 80. powraca teraz w modzie. Też bardzo śmiało poczynał sobie w świecie filmu. No może nie tak śmiało, jakby sobie marzył, ale zawsze był przez filmowców bardzo dobrze traktowany. Na przykład David Lynch zaangażował go do filmowej wersji opowieści o zabójstwie Laury Palmer, miasteczko Twin Peaks, ogniu, krocz za mną.
David Bowie był podobno rozpatrywany do roli Jamesa Bonda, ale wtedy ta rola przypadła Timothy'emu Daltonowi. On też pojawiał się w głowie twórców Batmana jako Joker. Wiadomo, rolę Jokera później zagrał Jack Nicholson, ale Davida Bowiego możemy na przykład podziwiać się w Zagadce Nieśmiertelności. W Labiryncie możemy go także podziwiać w takim filmie o magikach Prestige, w którym gra Nikola Tesla. China Girl to zdecydowanie do dziś pozostaje mój ulubiony utwór. Mało kto wie, że, a może właściwie teraz już wiedzą wszyscy, że ten utwór został napisany pod wpływem fascynacji Iggy'ego Popa, bo panowie Bowie i Pop przyjaźnili się, zdaje się, nie tylko w okresie berlińskim. No i Iggy Pop był pod olbrzymim wrażeniem urody pewnej dziewczyny o azjatyckich rysach twarzy, pewnej Azjatki, no i Bowie napisał o tym piosenkę. Co więcej, ten utwór China Girl najpierw pojawił się na płycie Popa, dopiero później David Bowie na krążku Let's Dance go włączył do swojego repertuaru, ale jest takie nagranie, gdzie śpiewają razem i to jest mistrzostwo świata. Oczywiście Let's Dance, ja wiem, że to jest najbardziej eksploatowany utwór Bowiego, ale dla mnie jest do dziś piękny. Jest Modern Love, jest Never Let Me Down i to jest takie moje osobiste życzenie do Davida. Jeżeli słyszy, jeżeli jest gdzieś tam z nami, to Never Let Me Down. Do tego Modern Love to już mówiłam. No i utwory z płyty Outside i Black Star, która moim zdaniem jest pięknym pożegnaniem z fanami. 2016 rok, i tu też nie odkryję Ameryki, to był moment, w którym zdaliśmy sobie sprawę z tego, że po pierwsze, życie człowieka bywa bardzo ulotne, po drugie, wybitny artysta może odejść w wieku 69 lat, może też odejść w wieku 53 lat, bo mówię tutaj o George'u Michaelu, ale wydaje mi się, że bez względu na to, którego twórcę weźmiemy pod uwagę, który z nami pożegnał się w 2016 roku, jedno jest pewne. Z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia osób reprezentujących moje pokolenie jest jasne, że nie ma zamienników. Nie ma drugiego Davida Bowiego, nie będzie drugiego George'a Michaela, bo nie ma już artystów kompletnych, moim zdaniem. Ale rozmawiałam na ten temat z młodymi muzykami i oni powiedzieli, Ula, mylisz się, to nie jest tak. Ty, to są twoje idole. Ty się na nich wychowałaś i dla ciebie są to artyści, którzy nie mają porównania. Ale dla kolejnych pokoleń to nie David Bowie, tylko Jay-Z będzie ikoną i to po jego śmierci będą mówili, że oj, nie będzie już następcy Jay-Z, nie będzie już następcy Beyoncé. Być może tak jest, a być może też jest tak, że po prostu skończyła się era artystów kompletnych, bo słowo artysta kompletny to jest określenie, które moim zdaniem najlepiej oddaje to, w jakich kategoriach możemy traktować Davida Bowiego. Może to nie jest już czas na artystów kompletnych, może teraz artyści kompletni nie istnieją, bo chciałam tylko przypomnieć, że najnowszą płytę Rihanny zrobiło mnóstwo ludzi, a autorami tekstu do wielkiego przeboju 2016 roku, czyli piosenki Work nagranej z Drake'em, jest 8 tekściarzy, 8 do jednej piosenki. I wśród tych tekściarzy nie ma Rihanny.